Siema, z tej strony Pat i witam was w kolejnym moim filmie, tym razem coś w stylu unboxingu oraz testu mojego mikrofonu. A tym mikrofonem jest Novox NC1. Możecie sami zauważyć, że nigdy na moim kanale nie było żadnych unboxingów ani testów żadnego sprzętu, no ale postaram się. Zacznijmy może od pudełka. W moim pudełku akurat nie znajdziemy zbyt dużo rzeczy, ale tak jak w każdym, znajdziemy tam standardowo kabel USB, który możemy podpiąć sobie do komputera, później do mikrofonu, żeby to jakoś działało, chwytak, czy tam rączkę na ten mikrofon, żeby umiejscowić to na statywie, jakikolwiek by to był, oraz sam mikrofon. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, jak ten mikrofon przygotować do nagrywania, no to wystarczy do swojego statywu przymocować ten chwytak, który wcześniej wymieniłem, później mikrofon wkręcić do tego chwytaka, no i na koniec ten mikrofon podłączyć do komputera za pomocą zamoczonego kabla USB, który mieliśmy w pudełku. Tak jak producent nas uprzedził, mikrofon ten jest plug and play, więc wystarczy go podłączyć do komputera i już nie musimy się martwić o dalsze sterowniki. Pomimo, że mikrofon jest ten plug and play, czyli że po podłączeniu wszystko powinno idealnie działać, w moim przypadku tak akurat nie było. Doświadczyłem m.in. takich problemów, jak na przykład przy wybieraniu częstotliwości mojego nagrania, czyli gdy wybierałem jakość DVD, czyli 48 tysięcy Hz, to wtedy słyszałem różne metaliczne piski przy nagraniu, przy dmuchaniu właśnie w membranę mikrofonu na głośnikach, lecz nie słyszałem ich na słuchawkach. A gdy wybierałem 44 i 100 tysięcy Hz, czyli jakość CD, słyszałem te metaliczne piski, te same właśnie przy dmuchaniu, na słuchawkach, lecz nie słyszałem ich na głośnikach. Przy moim takim dłuższym posiedzeniu i głowieniem się nad tym, jak ten problem rozwiązać, okazało się jednak, że jest to wina Audacity. Przy dmuchaniu w membranę Audacity jakoś to wykrywało na swój sposób i powodowało, że ten dźwięk przyjmował taką barwę metalicznego pisku. Rozwiązaniem było ustawienie wszędzie tej częstotliwości 48 tysięcy Hz, czyli tej jakości DVD, i rozwiązało to ogólnie całą tą sprawę z tymi metalicznymi piskami i już ich nie uświadczą. Jeżeli ktoś z was zastanawiał się nad kupnem tego mikrofonu, to serdecznie polecam. Ja akurat kupiłem go za 220 zł z całym tym osprzętem, co właśnie widzieliście, no plus jeszcze 15 zł za tą podstawkę, za ten statyw, gdyż nie miałem go razem z mikrofonem. Sami możecie zauważyć, sami możecie usłyszeć, jak ten mikrofon bardzo dobrze nagrywa, jak za swoją cenę, jak na swoją jakość, a i wspomnę jeszcze, że ten mikrofon jest cały z metalu, chodzi mi o samą obudowę. I jeszcze mogę dodać, że cały ten dźwięk, ten mój głos, który został nagrany do tego materiału, który właśnie teraz słyszycie, został nie przerobiony w żadnym programie, nie został nie przerobiony w Audacity, nie manipulowałem nim, nie został odszumiony w żaden sposób. No i to jest, można tak powiedzieć, że to jest taki surowy dźwięk, który prosto wychodzi z mikrofonu i wchodzi do komputera.